W dniu dzisiejszym w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku odbyło się spotkanie edukacyjne, podczas którego uczelnie wyższe prezentowały swoją ofertę kształcenia skierowaną do tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Mamy 11 stoisk, 11 wystawców, z tym, że ten cykl spotkań edukacyjnych podkarpackich zaczęliśmy w Jaśle przedwczoraj, wczoraj byliśmy w Brzozowie, dzisiaj jesteśmy w Sanoku, a jutro będziemy w Krośnie. Warto zastanowić się, jaki jest główny cel tego typu spotkań. Głównym celem jest zgromadzenie na powierzchni jednej sali gimnastycznej czy jednej hali sportowej wystawców, którzy są po prostu przedstawicielami szkół wyższych z terenu Podkarpacia i nie tylko. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Politechniki Warszawskiej. Dlaczego warto studiować właśnie na Politechnice? Dlatego, że to jest najlepsza uczelnia techniczna w Polsce i trzecia uczelnia akademicka w kraju. Jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem wśród ludzi na Podkarpaciu? Standardowa architektura, elektronika oraz geodezja i kartografia. Obecni byli również przedstawiciele popularnego UMCS-u. UMCS to jest naprawdę przyjazna uczelnia studentom, no jest lubelską uczelnią w mieście typowo studenckim, więc nie będzie problemu ani ze studiowaniem, ani z zabawą, która oczywiście też składa się na cały cykl studiowania. Natomiast sanoczanka Edyta Klimkowska przekonywała, że warto wybrać Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Warto studiować dlatego, że na przykład mamy bardzo dużo interesujących kierunków, nie tylko i wyłącznie kierunków pedagogicznych, ale też kierunki techniczne. Jest to bardzo fajna uczelnia, ponieważ po ukończeniu tej uczelni posiada się już uprawnienia nauczycielskie na wielu kierunkach. W spotkaniu uczestniczyła także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, która prezentowała kierunki studiów, jakie w przyszłym roku czekać będą na żaków, którzy wybiorą Sanok. Ogólnie młodzi ludzie, którzy wybrali się do Zespołu Szkół nr 3, nie żałowali swojej decyzji. Wszyscy jednomyślnie twierdzili, że takie spotkania są jak najbardziej potrzebne. Pomagają nam zobaczyć, jakie szkoły, pomagają nam wybrać szkołę. Pokazują, jak się dostać, na co musimy zwracać uwagę. Po prostu dużo nam mówią o życiu studenckim również. No naprawdę są ciekawe, przydają się w życiu. Tak, bo jeżeli ktoś nie wie, na jakie studia ma się wybrać i przyjdzie na takie targi, to zawsze ten pomysł jakoś szybciej wpadnie. Ma dużo do wyboru. A jakie plany na przyszłość ma młodzież kształcąca się w sanockich szkołach ponadgimnazjalnych? Dopiero przyszedłem na te targi i nadal szukam szkoły, do której chciałbym pójść, która by mnie zachęciła. Na przykład Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. No ja też. I przeważnie w Rzeszowie. Na jakie studia, jaki kierunek studiów chciałybyście pójść w przyszłości? Na architekturę wnętrz. Na przykład, albo prawo. Jednak należy pamiętać, że podstawą dostania się na wymarzoną uczelnię jest dobrze zdana matura. I tego życzymy wszystkim tegorocznym maturzystom.